Zróbmy sobie Smart City. Mądrze. W mieście Smart pasażerowie na przystanku widzą, kiedy przyjadą kolejne autobusy. Ale nie jest to tylko rozkład jazdy, to rzeczywista informacja aktualizowana na podstawie bieżącego położenia autobusu i warunków drogowych. Miejska aplikacja może przypominać, że już pora wyjść do pracy, ale przypomina wtedy, gdy rzeczywiście autobus już jedzie. Ale miasto Smart nie ogranicza się tylko do prostych funkcji. Dzięki czujnikom w autobusach i na przystankach może śledzić aktualne zapotrzebowanie, przewidywać ruch i wysyłać takie pojazdy, żeby nie były przepełnione, ale także, żeby nie jeździły prawie puste. Na podstawie takich informacji gromadzonych w czasie można także modyfikować rozkłady jazdy, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom. Dzięki temu tym samym taborem możemy obsłużyć więcej mieszkańców, którzy podróżować będą w bardziej komfortowy sposób. Inny przykład wykorzystania funkcji miasta Smart to gospodarka odpadami. Nikt nie lubi przepełnionych koszy na śmieci. Dlatego zazwyczaj kosze są regularnie opróżniane przez śmieciarki jeżdżące według ustalonego harmonogramu po stałych trasach. Ale nie jest to rozwiązanie optymalne. Kosze nie zapełniają się w tym samym tempie i raz zbieramy tylko niewiele śmieci, innym razem kosz może być przepełniony. To zależy od bardzo wielu czynników i może się dynamicznie zmieniać. Jeżeli jednak wyposażymy kosze w czujniki zapełnienia, to będziemy wiedzieć, które są jeszcze puste lub prawie puste, a w których ilość śmieci szybko rośnie i zbliża się do zapełnienia. Możemy teraz wysyłać nasze śmieciarki tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. Nie jeżdżą już stałymi trasami, ale dynamicznie tworzonymi na podstawie zapotrzebowania. Mniej kursów śmieciarek to duże oszczędności, a kosze się nie przepełniają. To tylko dwa przykłady, jak miasto Smart może usprawniać swoje działanie, aby ulepszać jakość usług, a jednocześnie obniżać koszty. A co najważniejsze, zwiększać komfort i zadowolenie mieszkańców. Bo miasto Smart to miasto mieszkańców zadowolonych. Miasto dba o ich zadowolenie, wprowadzając różne funkcje związane z transportem, kierowaniem ruchem, obsługą parkingów, sterowaniem oświetleniem, inteligentnym zużywaniem energii i wody i usprawnianiem pracy miejskich obiektów jak przychodnie i szpitale, placówki kultury czy sklepy. Sprawne funkcjonowanie miasta Smart to połączenie wielu tysięcy czujników, kamer, systemów sterowania. Miasto Smart to miasto dobrze połączone i dobrze służące mieszkańcom. Dobrze się w nim mieszka.